Znasz już kinematykę ruchu po prostej, prawdopodobnie znasz również kinematykę ruchu na płaszczyźnie. A teraz przyszła pora na to, żebyśmy zaczęli rozmawiać o ruchu po okręgu. Zaczniemy od kinematyki, następnie przejdziemy do dynamiki tego ruchu, ale zacznijmy od zastanowienia się, czy ruch po okręgu ma coś wspólnego z tymi kategoriami ruchów, które już dobrze znamy. Więc z jednej strony okrąg to jest taka figura, która mieści się na płaszczyźnie, nie da się upchać na prostej, ale z drugiej strony, gdy na jakieś miejsce na okręgu spojrzymy z bardzo bliska, sobie powiększymy, o, w ten sposób, no to możemy zobaczyć, że takie ciało poruszające się właśnie po takim kołowym torze w danej bardzo krótkiej chwili ma możliwość ruszenia się no, wzdłuż okręgu, ale tylko Powiedzmy w prawo lub w lewo, tak jak na prostej. Tak, tak jak ciało, które się porusza na płaszczyźnie, w danej chwili może się poruszyć, powiedzmy w prawo, w lewo, w górę lub w dół. Tak na prostej może się poruszyć jedynie, powiedzmy tak jak tu narysowaliśmy, w prawo lub w lewo, i podobnie na okręgu, tak lokalnie, w bardzo krótkiej chwili, również jest ograniczone tylko do ruchów. Prawie wzdłuż jednego kierunku. Tak? W bardziej zaawansowanych działach fizyki często mówi się o tym, że ma jeden stopień swobody, a tutaj ma dwa, bo może się ruszyć tak albo tak. Czyli wygląda na to, że taki ruch po okręgu ma dużo wspólnego z ruchem po prostej. To, że ma jeden stopień swobody, oznacza, że można go opisać jedną zmienną. Tak jak tutaj naszą zmienną było położenie wzdłuż. Osi, którą oznaczaliśmy przez x najczęściej. Tak tutaj jedną zmienną, która nam jest potrzebna, będzie położenie na okręgu. Pierwszą zmienną, która nam pada do głowy, kiedy myślimy o ruchu po okręgu i o położeniu na okręgu, bywa najczęściej kąt. Ale co jest ważne, to chcę bardzo wyraźnie podkreślić, chociaż tak lokalnie w bardzo krótkiej chwili czasu, kiedy patrzymy na okrąg z bardzo bliska, rozważamy małe przemieszczenia i bardzo krótkie odcinki czasu, to możemy myśleć o tym, że ten lokalnie tak bardzo ten ruch wygląda prawie jak na prostej. No, ale oczywiście wiemy z zasad dynamiki Newtona, że ciało się rusza po okręgu, a nie po prostej, no to w każdym punkcie jego prędkość może być taka sama co do wartości, ale stale zmienia swój kierunek. A wobec tego w tym ruchu już na ciało musi działać, nawet jeśli wartość prędkości pozostaje taka sama, no to musi działać zawsze jakaś siła, która zmienia nam ten kierunek prędkości. Podczas gdy w ruchu na prostej tutaj nie muszą działać żadne siły, no ale to powiedzmy w tej chwili. Nas nie będzie zajmowało, przejdziemy do tego dopiero, kiedy zaczniemy mówić o dynamice. Na razie po prostu umawiamy się, że nasz tor ruchu ma kształt koła. Mamy z tyłu głowy, że żeby poruszać się po takim torze, ciało musi być pod wpływem jakiejś siły, ale tą siłą na razie się zajmować nie będziemy. To, co chcę podkreślić, to to, że lokalnie, w bardzo krótkich chwilach czasu, na bardzo małych odcinkach pokonanej drogi, ten ruch wygląda bardzo podobnie do ruchu na prostej. I korzystając z tego faktu, sobie wprowadzimy teraz zmienne opisujące ten ruch. I tak jak już powiedziałam, położenie na okręgu możemy sobie opisywać kątem, jaki tworzy ten odcinek łączący środek z wybranym przez nas punktem 0, z odcinkiem łączącym środek z punktem, w którym ciało się znajduje, położenie kątowe, odpowiednik położenia na osi w ruchu po prostej no i kąt. Być może z lekcji matematyki masz nawyk, żeby wyrażać w stopniach, tak? Tutaj, znaczymy, powiedzmy, tu będzie 0 stopni, tu będzie 90 stopni, tu 180, tu 270 i po pokonaniu pełnego koła będzie 360 które jeśli chodzi o położenie na okręgu, odpowiada znowu 0 stopni. Natomiast mówiąc o fizyce, o kinematyce ruchu po okręgu, najczęściej posługujemy się miarą łukową, czyli radianami. O radianach powiemy sobie troszkę więcej w kolejnym filmie. Natomiast powiem tylko tyle, że miara kąta w radianach wyraża się jako stosunek długości łuku do promienia. Tu mamy promień R, tutaj mamy długość łuku L, i kąt, jeśli tu mamy ten kąt Φ, no to w radianach to będzie właśnie taki stosunek. Jest to wielkość bezwymiarowa, bo tu dzielimy metry przez metry. No i to co warto pamiętać, no to to co wiemy z geometrii, z matematyki, że pełen obwód koła to jest 2 pi razy promień i to odpowiada 360 stopniom, a wobec tego jak podzielimy to przez promień, to nam zostaje, że 2 pi radianów odpowiada pełnemu Obiegowi koła, a mniejsze pozostałe kąty, oczywiście proporcjonalnie. Tak, pi radianów to będzie półokrąg, pi przez 2 to będzie 90 stopni, no i tak dalej, odpowiednio proporcjonalnie. To jest, to jest taki temat, który rozwiniemy sobie w kolejnym filmie i pokażę Ci wtedy, dlaczego tak naprawdę w ruchu po okręgu warto się posługiwać tą miarą, a nie stopniami, dlaczego jest to wygodne. Oprócz tego liczba pi to jest taka liczba, Niewymierna. Przybliżenie wynosi ona 3,14, natomiast jest tu jeszcze nieskończenie wiele cyfr po przecinku. Jest to liczba niewymierna, więc te cyfry tej sekwencji nie pojawiają się według żadnego powtarzalnego wzoru. No i jak wiesz zapewne z matematyki, z geometrii, jest to liczba, która się pojawia absolutnie wszędzie, kiedykolwiek mamy do czynienia z kołami, z okręgami. Najczęściej pojawi się liczba pi I uprzedzam od razu, że będę zawsze moje wyniki wyrażać w takiej postaci, że to będzie jakaś liczba całkowita, albo jakiś ułamek, na przykład 3 ósme razy pi. Nie będę tutaj tego rozwijać, że to jest 3 ósme razy 3, 14 i się denerwować, że tam pozostały jeszcze jakieś cyfry po przecinku, tylko zawsze będę tę liczbę pi pozostawiać. To jest taka stała matematyczna, którą po prostu wygodnie jest pozostawiać we wzorach. I tak będziemy właśnie robić. Wobec tego mamy położenie kątowe w radianach, czyli po prostu gdzie Nasze ciało na okręgu się znajduje względem tego punktu, który się umówiliśmy, że będzie naszym zerem, że to będzie 0 nie stopni, tylko radianów. No i teraz przy pomocy położenia kątowego możemy powiedzieć po prostu, gdzie jest ciało, w którym miejscu na okręgu. No, ale jeśli chcemy mówić o jakichś ruchach na tym okręgu, musimy wprowadzić sobie przemieszczenie kątowe, czyli różnicę między położeniem końcowym a położeniem początkowym. Ciało na początku było gdzieś. Na początku ruchu, na końcu ruchu znalazło się gdzie indziej, i ta różnica, którą mamy tutaj, to jest przemieszczenie. Mówimy, że ciało, jeśli wiemy, że się przemieściło stąd tutaj, no to przemieszczenie kątowe będzie wynosiło tyle. Również wyrażone w radianach możemy sobie oznaczać przez ten sposób, przez deltę. Podobnie jak to robiliśmy ruchu na prostej, jeśli mieliśmy przemieszczenie z jednego miejsca. Drugie, no to po prostu wiedzieliśmy, że ciało się przemieściło o różnicę tych położeń końcowego i początkowego. To jest bardzo prosta analogia. Przy czym tutaj różnica między ruchem po okręgu, a po prostej jest taka, że jak tutaj obiegniemy pe pełne koło, no to wrócimy w to samo miejsce. I musimy teraz umieć rozróżnić takie dwie sytuacje. Powiedzmy, że to jest jakaś, nie wiem, piłeczka tenisowa na sznurku tak? i ona ma swój tor ograniczony do tego okręgu. Jak startowaliśmy tutaj i zamiast jechać stąd po prostu o tak, 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 jedziemy w ten sposób, że poruszamy się tak na około, jedziemy, 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 dojeżdżamy tu, nie zatrzymujemy się i dopiero zatrzymujemy się tu. Różnica położeń kątowych jest dokładnie taka sama, jak w przypadku, gdy jechaliśmy o tak ale no, fizycznie widzimy, że stało się coś zupełnie innego. Zamiast zacząć tu i skończyć tutaj, pojechaliśmy naokoło, przejechaliśmy to miejsce i przyjechaliśmy dopiero tu. Moglibyśmy też tych pełnych obiegów wykonać więcej i musielibyśmy to odróżnić od tej sytuacji, kiedy zaczynamy tu i po prostu zatrzymujemy się tutaj. Tak więc w naszym przemieszczeniu kątowym musimy uwzględnić, przypominam, że posługujemy się radianami, jeszcze 2pi razy liczbę pełnych Obiegów. ona może wynosić 0, może wynosić więcej, może być niezerowa, ale musimy ją uwzględnić. To jest w radianach, tak jak mówiłam, że pełen obieg koła odpowiada liczbie 2pi radianów, i tu w ten sposób to uwzględniamy. Oczywiście obowiązuje umowa znana też z matematyki, że kąty rosną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, no ale jeśli zaczęlibyśmy tutaj i zakończyli nasz ruch tu, no to wtedy położenie Końcowe byłoby mniejsze co do wartości od początkowego, i tu mielibyśmy liczbę ujemną. Gdybyśmy pokonywali pełne obiegi również w przeciwnym kierunku, no to tutaj byśmy mieli również ujemną wartość. No i teraz, oczywiście, analogicznie do tego, co mieliśmy w ruchu na prostej, gdzie mieliśmy prędkość, tak, w metrach. Na sekundę, czyli wielkość, która nam mówiła jakie przemieszczenie nastąpiło w jednostce czasu. Dokładnie w analogii do tego możemy sobie wprowadzić prędkość kątową. Tak, Oznaczamy ją literą grecką omega, tutaj mamy dużo liter greckich, ta litera to jest fi, tutaj przy prędkości kątowej mamy omegę, no i definiujemy dokładnie analogicznie do tego, jak mieliśmy tutaj w danym odcinku czasu nastąpiło jakieś przemieszczenie. Kątowe. No i żeby uzyskać prędkość kątową, dzielimy to przemieszczenie kątowe przez czas, jaki zajęło przemieszczenie się. Dobrze, jednostką tego są radiany. Oczywiście, na sekundę to nam mówi, ile radianów zostało pokonanych w tym czasie. I oczywiście, dokładnie tak samo jak w przypadku prędkości, możemy zdefiniować prędkość średnią, która nam mówi po prostu, jaki efekt został uzyskany w jakimś tam odcinku czasu. Na przykład w ciągu jednej sekundy przemieszczyliśmy się o jeden metr, ale to, czy po drodze, żeśmy przyspieszali, zwalniali, cofali się, to nas nie interesuje, liczy się efekt. Średni na tym odcinku czasu, czyli to jest po prostu prędkość średnia, ale z tymi odcinkami czasu możemy zjeżdżać do coraz krótszych, tak krótkich, jakie jesteśmy w stanie rejestrować, i to nam przybliża w jakiś sposób prędkość chwilową. I dokładnie tak samo prędkość średnią i prędkość chwilową możemy zdefiniować w przypadku prędkości kątowej. No i tak jak w przypadku przemieszczenia kątowego, które może mieć znak dodatni lub ujemny, gdy obliczamy prędkość kątową, ona również. Jeśli przemieszczenie nastąpi przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, to jest tylko umowa, tak naprawdę, ale trzymajmy się jej. Wówczas prędkość kątowa będzie dodatnia, a jeśli nastąpi zgodnie z ruchem wskazówek zegara, no to wtedy prędkość kątowa będzie ujemna. Zobaczmy, jak to może działać w praktyce. Czyli powiedzmy, zaczynamy sobie tutaj i zobaczmy, jak wygląda ruch z prędkością kątową. No taką, że pokonujemy. Powiedzmy kąt prosty w ciągu jednej sekundy, tak? czyli pi drugich na sekundę. Nie mam tutaj takiego narzędzia do, do obracania wokół jakiegoś punktu, więc nie potrafię tego zrobić ładnie. No ale jedziemy powiedzmy tak, raz, dwa, trzy, cztery tak wyglądałby ruch z prędkością kątową pi drugich na sekundę. Pokonujemy pi drugich w ciągu jednej sekundy i w ten sposób jedziemy. Tak, moglibyśmy jechać na przykład szybciej, nie wiem, pi na sekundę. Raz. 2, 3, 4, tak będzie wyglądał powiedzmy ruch po okręgu z prędkością kątową pi Randianów na sekundę. Chciałam Ci to tak obrazowo zademonstrować, myślę, że jest to dosyć intuicyjne, no a kolejną wielkością, którą w kinematyce ruchu na prostej czy na płaszczyźnie się posługiwaliśmy, było przyspieszenie przyspieszenie w metrach na sekundę kwadrat mówiło nam jaka nastąpiła zmiana prędkości w jednostce czasu. Może to być zmiana wartości prędkości albo też zmiana kierunku prędkości. Tutaj mówimy na razie o zmianie wartości prędkości kątowej. Jak to przyspieszenie, tu mieliśmy literkę a, to tu użyjemy greckiej litery alfa, również zmiana prędkości kątowej podzielona przez Czas, w jakim to nastąpiło, ta zmiana, i to są radiany na sekundę. Ile radianów na sekundę nam się zmieniła prędkość w ciągu sekundy, czyli radiany na sekundę kwadrat. Oczywiście znowu możemy wyróżnić średnie przyspieszenie, jak i przyspieszenie chwilowe. Średnie przyspieszenie, czyli w ciągu jakiegoś tam czasu prędkość na początku była równa jakiejś omedze początkowej, na końcu była. Równa jakiejś omedze końcowej, no i zmiana to jest omega końcowa minus omega początkowa, i nastąpiło w ciągu jakiegoś określonego czasu, i nie interesuje nas, czy w międzyczasie żeśmy jakoś się zatrzymywali, cofali, przyspieszali, zwalniali, a jedynie różnica między tym, co na końcu, a tym, co na początku, i czas, w jakim to nastąpiło, czyli stałe przyspieszenie. Kątowe, jakie by nam dało dokładnie ten sam efekt. Natomiast jeśli będziemy zjeżdżać z tymi odcinkami do jakichś bardzo krótkich, takich jakie tylko jesteśmy w stanie rejestrować, będziemy mogli w dobrym przybliżeniu określić wtedy przyspieszenia chwilowe, dokładnie tak jak w przypadku ruchu na prostej czy na płaszczyźnie również. O związkach między tymi wielkościami kątowymi czyli między przyspieszeniem, przemieszczeniem kątowym, prędkością kątową, a ich liniowymi odpowiednikami ale wciąż w ruchu po okręgu. Będziemy mówić w kolejnych filmach. I na sam koniec chciałabym, żebyśmy sobie zobaczyli prosty przykład, w którym wykorzystamy wszystkie te wielkości. Mianowicie tak. W chwili równej 0 startujemy z położenia kątowego równego 0 radianów z prędkością kątową równą 0 radianów na sekundę. No i teraz jedziemy przez 4 sekundy raz 2, trzy, cztery. To niestety nie umiem tego ładnie równo pokazać. W każdym razie po czterech sekundach znajdujemy się tutaj, czyli mamy położenie końcowe, kątowe pi radianów po czterech sekundach. Nasza prędkość kątowa na końcu tego ruchu wynosi pi drugich radiana. Na sekundę. No i teraz co możemy policzyć. Mówimy startowaliśmy z zerową prędkością i przyspieszaliśmy na tej drodze, więc możemy policzyć, jakie było przyspieszenie kątowe, zakładając, że było ono stałe, to jest zmiana prędkości kątowej podzielona przez czas, w którym to nastąpiło, co w naszym przypadku wynosi pi drugich radiana na sekundę minus 0, i to jest podzielone przez 4 sekundy, czyli pi drugich przez 4 to jest pi 8 radiana na sekundę. квадрат Tak, jeśli nie wiemy, co tam się działo, ale efekt znamy, to możemy powiedzieć, że to jest średnie przyspieszenie kątowe, ale jeśli ograniczymy się do takiego przypadku, że to jest stałe przyspieszenie, no to wiemy, że po prostu ono w każdej chwili miało taką wartość. Co jeszcze możemy policzyć? Możemy, tutaj już wiemy, że ta prędkość kątowa się zmieniała cały czas, jej wartość na początku wynosiła 0, na końcu wynosiła pi drugich, ale możemy policzyć średnią prędkość kątową, czyli taką prędkość kątową, która gdybyśmy jechali stąd do Dotąd ze stałą prędkością, no to byśmy osiągnęli to samo przemieszczenie kątowe w tym samym czasie. Nasze przemieszczenie kątowe to jest różnica położeń kątowych. Tutaj nie dokonaliśmy żadnych pełnych obiegów, tylko przejechaliśmy stąd tutaj i się zatrzymaliśmy w określonym odcinku czasu. No i to jest tak, pi minus 0 radianów i zajęło nam to 4 sekundy, czyli mamy pi czwartych radiana na sekundę. Taka stała prędkość kątowa. Czyli stała zmiana położenia kątowego w czasie, by nam dała dokładnie ten sam efekt, jeśli chodzi o przemieszczenie. No dobrze, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten film. Wprowadziliśmy sobie zmienne kątowe, które opisują właśnie ruch po okręgu ze względu na kąt, jaki ciało pokonuje naokoło. Wprowadziliśmy sobie krótko też miarę łukową, ale to będziemy jeszcze rozwijać. I co podkreślam tutaj, jeśli mamy właśnie taki ruch po okręgu, to na to ciało poruszające się w ten sposób cały czas musi działać jakaś siła, żeby w każdej chwili kierunek prędkości liniowej się zmieniał, ale będziemy ten temat już rozwijać, kiedy przejdziemy do dynamiki tego ruchu. Na razie się na tym nie koncentrujemy, i w kolejnych filmach będziemy rozwijać naszą wiedzę o kinematyce ruchu po okręgu. Do usłyszenia.